Thank you.
Thank you.
zwróciliście uwagę, że my raczej dzisiaj tak nabożnie. Nabożnie. Aczkolwiek mamy coś dla ciała. Nie jest to jakieś bardzo frywolne. Możemy zaprezentować jakieś. Czy Państwo chcecie coś żywszego? Thank you.
Nie jestem za wypadkiem. Moi kochani, to przepiękny koncert. Serce się raduje. Dusza i ciało oczywiście. Moi kochani, weszliśmy tym pięknym śpiewem, myślę, że w ten piękny czas spadania jest najszybciej. Przed nami znaczy urocze święta. Dlaczego nas to takie kochane? Bo przynajmniej na ten czas każdy chce być dla siebie dobry. Czyli okazujemy sobie miłość, a miłość jest dla Boża. Więc moi kochani, życzę wam, aby nigdy tej miłości nie brakło. Abyście codziennie doświadczali, że jesteście kochani i że kochacie. Bo to jest najpiękniejszy dar, to jest dla Boża. A Jezus, który przynosi te dary, nie wypuści wasze serca, niech was przykuje do siebie. Niech wam daje nową nadzieję, że mimo tych trudnych czasów, które są, że będzie lepiej. Dlaczego będzie lepiej? Bo on jest w waszych sercach. Myślę, że wszyscy kończąc, a myślę, żeby tak kończyć się tak bardziej rodzinnie, myślę, że wypadałoby nawet trzeba może śpiewać kolędę. Bóg się rodzi, zaśpiewajmy Boże zawsze rodzi w sercach naszych, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy dla siebie dobrzy. A więc, moi kochani, niech miłość w sercach naszych kwitnie, a te wszystkie dni, które przed nami, niech jeszcze bardziej was przekonują, że warto żyć, warto kochać i warto dzielić się miłością ze sobą.